ruszyli szybcy i wściekli. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest oczywiście vlog. Mam nadzieję, że mnie w ogóle trochę słychać. Poczekamy, aż przejedzie nasz bizonek pospolity. Oczywiście jest to bizon Zeo 56. O, patrzcie. Jedzie ktoś sobie masejkiem. Albo ursuskiem, jak to tam woli. To zależy, bo wiecie, jak to jest Ursus 3512, no to jest masej Ferguson produkowany na zlecenie Ursusa. Znaczy na masej... Chwilka. Jest to produkowany ciągnie, samo jak macie John Deere W330. Tak samo macie... Jest to sam porozumiew, nie? Tam jest to Ursus 3512, to jest Massey Ferguson, tylko że produkowany przez fabrykę Ursusa. No, możecie się pytać, po co ten worek jest, ale tutaj, te całe tutaj pole, to jest to całe pole było ubinu. To jest, nie jest, ze 4 hektary. No i ubin został w kombanie, to zaraz po ubinie jest smucone. No i zobaczcie tutaj, co jest w środku, brud. Znaczy jest taka mieszanka, no. Żyto, ubin, jakieś tam inne, taki ubin nie trochę spalony. No jakieś tam śmieci takie bardziej. I żeby nam żyta nie zabrudziło, to właśnie wzięliśmy i spuściliśmy z rury do worka to. No i damy kurom. Worek tam jest tutaj z 20 kilo, to akurat tego będą miały co jeść. Ubin, żyto, jakieś tam resztki. Żyto miało, największe żyto miało 1,90 m, więc nawet zobaczcie, jak tutaj sieczki jest grubo. Bo co się dziwić, 1,90 m miało. Teraz jest niskie, bo no tutaj akurat trochę przechliło. Tutaj trzeba pod włos jechać. No to akurat. Ale chodzi mi bardziej o to, że żyto miało 1,90 m, ale spadło na dół, się obniżyło poprzez no, wagę kłusków. Jak one zaczęły już ważyć mąkę, miały w sobie zamiast mleka, no to to właśnie zaczęło już być na tyle ciężkie, że żyto zaczęło się obniżać, ma 1,70 m. Bardzo wysokie, to nie jest jakaś specjalna odmiana, odmiana sąsiada. No, dwa pokosy robimy na słomę. Bardzo grubo tej sieczki, nie wiem. Więc ja tutaj poplę zasieć, ale taka będzie próchnica po tym życiu, że normalnie na 5 lat. Taką próchnicę można mieć. To sam nawóz będzie się zrobić z tej słomy i to mocny. Nie trzeba żadnych baktim, słoma czy jakichś innych oprysków dawać. Już tam w oddali widzę, ojeju, to jest Ursus i 3 przyczepki. Widzicie to? Tam jest Ursus i 3 przyczepy. Tam muci jeszcze 2 bizony mucą. Bizon niebieski. To będzie Zeo 58 rekord pewnie, te niebieskie, albo to może być BS, ale raczej to jest Zeo 58 tam z tego. Jest. Kurczę, na usługach oni tam koszą, że to nie jest spółdzielnia, tylko no spółdzielnią tam muci. Mają kilka kombajnów, z 5 może. Te 3 będą mieli bizony, się te niebieskie 58. Będą mieli też... Będą mieli też ze 2 New Hollandy. To wiecie, te New Holland Bizon, te modele, te TC50-70. No, soma raczej czysta. Zaraz zobaczymy. Znaczy soma w tym sensie czysta, że żadnych ziarenek nie ma.
Tu nic nie ma. O, tam widzę niedźwiedź czerwony. Właśnie to nie jest chyba rekord, bo strasznie duży, jakby na BS-a wyglądał. Nie, czyste jest, ładnie ustawiony kombajn. No i co, tak to wyglądają u nas żniwa. Jest to żyto. Naprzęż żyto, nie wiem jeszcze kiedy wyjdziemy. O, tam jest kolejny bizon. Tam już jest rekord, bo mniejszy. I to chyba też rekord w sumie. To cztery kombajny akurat w polu sobie jadą. No, jeszcze dzisiaj postaram się nagrać. Ale się zakurzyło. Jeszcze dzisiaj postaram się nagrać żniwa John Deere'em, rzepaku. Ale nie wiem, czy dam radę. Myślę, że dałoby radę, bo żyto od razu jedzie na skup. A będę mucić to do wieczora. Ale kamyk. Nawet nie wiem, gdzie go przełożyć. Zaraz go wezmę. Zaraz żyto idzie na skup. Cena jest niska, ale nie będziemy z tym czekać, bo gdyby jeszcze tego było dużo, to wiecie, no. Załóżmy, jest cena 500 zł niska jest, ale załóżmy, gdyby tutaj sypło 5 ton lub 4, to mamy 2,5 tony, znaczy 2,5 tysiąca, 2 tysiące. A jeśli by nam na przykład sypu, a na przykład by była cena 550, jaka jest, no, w Sieradzu, w tej naszym województwie, to jest daleko stąd, nawet szkoda zawozić, ale w Sieradzu jest 550 cena. Ale to ile to jest na tonie? Na tonie zyskujesz 50 zł? Na 4 czy tam 5 tonach to jest 200-250 zł, no. To nie jest tak dużo, to jest kilka worków olifowskich, nie? Znaczy może nawet nie kilka, dwa worki. Pali się. Kurczę, już drugi raz dzisiaj się pali. Tylko on nie wie, gdzie się paliło rano, bo rano też syreny wyły. Już drugi raz się pali. Jakaś awaria jest. Idę zobaczyć. Już drugi raz się pali. Kurczę. Nie wiem, co się wcześniej paliło i nie wiem, co się tym razem pali, bo dopiero wyją. Ale tak z rana, jak teraz jest godzina 14, no to to co? No to co miałem powiedzieć, kurczę, jak jest godzina, to godzina 14 to wyli o godzinie 10 i znów, no i nie wiem, tak to wygląda. No co? O, zakręca, coś się stało, kurczę. Dobra, to co? Trzymajcie się, cześć.